NIK ocenia negatywnie nadzór ministra spraw zagranicznych nad działalnością konsularną. W latach 2018-2023 Polska wydała łącznie ponad 6 milionów wiz, w tym 3 miliony 800 tysięcy wiz pracowniczych. Tym samym znalazła się w gronie państw, które wydały najwięcej tego rodzaju wiz w Unii Europejskiej. W MEZ funkcjonował nietransparentny i korupcjogenny mechanizm wpływania na niektórych konsulów. By wydawali jak najwięcej wiz z powodu masowo wydawanych cudzoziemcom zezwoleń na pracę. Przy czym nie ustalono żadnych priorytetów, jakie grupy zawodowe ani osoby z jakim wykształceniem mają dostawać wizy w pierwszej kolejności. Słabość polityki wizowej w Polsce zwróciła uwagę pośredników wizowych, których można uznać za bezpośrednich beneficjentów w tej sytuacji. Zawłaszczyli oni funkcjonalności portalu e-Konsulat tworząc wśród mieszkańców niektórych krajów poczucie, że bez zaangażowania i opłacenia pośrednika uzyskanie wizy jest niemożliwe. Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie przeciwdziałało temu skutecznie, a co więcej, samo podejmowało się protekcji osób i podmiotów, które dzięki pozycji i posiadanym kontaktom mogły wpływać na działania Ministerstwa.